Dzień dobry moi kochani, w kolejnym vlogu stwierdziłam, że dzisiaj nagram ostatniego vloga, takiego przed weekendem, a co będzie później to się okaże, możliwe, że zrobię sobie jakąś przerwę, ponieważ nie mam motywacji zbytnio, wiecie, chciałabym nagrywać, ale jak patrzę na to wszystko co się dzieje, to mi się trochę odechciewa, możliwe, że potrzebuję odpoczynku, ochłonąć trochę, więc no nie wiem, zobaczymy, na razie stwierdziłam, że nagram jeszcze jednego właśnie przed weekendem i później zobaczymy, co się wydarzy. Tam Zarulka się przygląda, co ja tutaj robię, nagrywam. Przepiękna pogoda za oknem, słoneczko świeci, jest delikatny wiatr, ale to jest oczywiste, bo dzisiaj wybieramy się na trening, więc no troszeczkę tam przewiać nas musi, co nie? Dla zasady po prostu. Biorę się do roboty, jak zawsze. Muszę się jakoś zmotywować, bo nie chce mi się. O, i właśnie, która jest godzina? Zaraz muszę Ferbusiowi podać jeszcze antybiotyk. To dopiero trzeci dzień, więc połowa dopiero za nami będzie. Ale mam patent, nie daję mu tak ze strzykawki w pyszczek, tylko wyciskam, posypuję delikatnie siemiem, Boże, lnianym. I wtedy Ferbuś sobie zjada razem z tym, wszystko wylizuje, bo sprawdzam, więc jest gitara, nie ma jakiegoś tam, wiecie co, szarpania się, trzymania i w ogóle... bezproblemowo jakoś nam to na ten moment idzie. Ja w ogóle, jak widzicie, rozpuściłam włosy, byłam przed chwileczką je umyć, no i namęczyłam się znów z tą suszarką. Wiecie co, no jednak długo to trwa i robiłam zwykłą suszarką, później tą szczotką, chciałam sobie zawinąć, wiecie, tego loka takiego, nie dało się, więc no nie, oporna jest ta suszarka, no ale zawsze to coś daje, że troszeczkę szybciej schną, więc nie będę narzekać, na razie będę ją po prostu używać, ale osobiście nie polecam jej kupować, bo... Bo lipa no, lipa. Każdy chce szybko wysuszyć włosy, jak się gdzieś śpieszy, a nie stać pół godziny i suszyć. Ja mam włosy długie, ale mam cienkie, więc zwykłą suszarką to szło normalnie w 5 minutek, a tutaj to stało chyba z 15-20. A co ja mam tutaj dobrego? Ptasie mleczko, bo chłopcy podostawali na imieniny, więc... Ale nie będę jadła, chowam i tutaj biorę się za sprzątanie. Oczywiście mleka do kawy nie kupiłam dzisiaj, nie kupiłam i piłam zwykłą czarną z cukrem, nie była zła, wczoraj krepo narzekałam, że tak nie wypiję, ale wiecie co, jak się chce kawy, to się wypije każdą. I tyle z moich umytych włosów, znaczy no są umyte, ale gdzie tu jest jakaś, biorę gumkę, proszę, tu mam taką gumeczkę, związuję, bo zaraz mnie szlak jasny trafi po prostu. Czekajcie, może sobie zrobię tak, jak ostatnio robiłam, dawno tak nie nosiłam znów, a byłam zadowolona z tej fryzury, bo włosy były ogarnięte, ale jednak jakoś tak nie przeszkadzały. Już mam za długie te kosmyki, a ja mogę sobie wziąć tak i gotowa do sprzątania. Nie wiem, dziwnie wyglądam chyba w tym fiolecie, muszę się przebrać. Ta koszulka to jest taka, wiecie co, teraz już taka podomowa, więc zaraz też sobie ją przebiorę, no i będzie git, bo jakoś nie wiem... Nie czuję się w niej dobrze. No taki zwykły basic, wiecie, ona już jest stara. A chciałam się dzisiaj lepiej poczuć, bo nie czuję się za dobrze. Jestem jakaś taka poddenerwowana, wkurzona też jestem na YouTube'a trochę. I w ogóle dni kobiece tutaj, a szkoda gadać. Więc ja sprzątam, żeby się trochę wyżyć po prostu, wyżyć się, wyrzucić z siebie te wszystkie... Boże, się zaschnęło tu. Te wszystkie emocje i w ogóle, no nie, no dzisiaj jest taki dzień po prostu lipny, no każdy taki ma, więc chyba mnie rozumiecie, ale trochę sobie ponarzekam. Takie życie, pokazuje prawdziwe życie, więc narzekanie też musi być. Teraz czas posprzątać mojemu Ferbusiowi, bo zrobił taki bałagan, ale to taki bałagan, że szok. On teraz w kuwecie nie może mieć peletu, żeby mu tam nie podrażniło rany, więc nie wiem, czy mam jakieś wkłady takie, jak nie, to może papierowe, zobaczymy, mam taki papier właśnie, o. Zobaczymy, czy będzie obgryzał, biorę go też. Idziemy sprzątać w ten syf, po prostu tragedia. Tak prezentuje się klatka Ferbusia. No, tak właśnie Ferb przez noc potrafi rozwalać, tak Ferbuniu? No masakra. Patrzcie tam, siano, tutaj. Dzień dobry!
No niestety takie są realia, więc od razu mówię, że jak ktoś nie lubi sprzątać, wiecie co, to królik nie wiem, czy będzie dobrym rozwiązaniem, mimo tego, że to są kochane, przymilutkie stworzonka, naprawdę przyjazne, no to robią niezły bajzel. A myją się co chwilę. Myją się po prostu co minutę, co dwie, ale u siebie w klatce robią Armagedon. Dobra, moi drodzy, tutaj ogarnięte przestrzeń Ferba. Jak widzicie, dałam te ręczniczki papierowe, zobaczymy jak się sprawdzą. Jeżeli nie, no to będziemy kombinować coś innego. A tutaj Ferbuś, co? Co tam, Ferbusiu? Patrzysz, jak sprzątałam, tak? Nadzorowałeś wszystko, no. Zobaczcie, już się dopadł. Już się dopadł. I co masz na swoje usprawiedliwienie, Ferbusiu? My się pytamy, tutaj wszyscy. Co masz na swoje usprawiedliwienie, że gryziesz ten papier? Nie wolno, nie wolno. Mama nie ma co położyć, wiesz? A w bagnie chyba nie chcesz siedzieć, prawdaż? Mówiłam, że on się co chwilę myje. Proszę bardzo. Chciałabym złapać, jak myje uszy, bo to jest najsłodszy widok na świecie. Oho, chyba wybiera się do weta. Patrzcie, tak to obrażona, jak stoi sobie tutaj, bo jeszcze nie schowałam transporter, to proszę, chętny, żeby wejść. Drzwiczki sobie otworzył. Tak, Ferbuś? W ogóle ściągnęłam sobie aplikację taką do mierzenia kroków, wiecie co? Mam ogólnie zegarek, który muszę naprawdę naładować. Już wiem, gdzie jest ta ładowarka, bo oczywiście u nas milion ładowarek od różnych sprzętów. Chcę naładować zegarek, bo cały czas z nim będę chodziła na ręce. A tutaj ja bardzo dużo chodzę po domu, bardzo dużo robię, a później nagle się okazuje, że mam tylko 3000 kroków, czy tam wiecie, dwa, bo nie zawsze mam telefon w ręce. Więc zegarek to jest super rozwiązanie, no bo telefon nie zawsze mamy gdzie schować. Dzisiaj na przykład mam leginsy, mam bluzę bez kieszeni, więc nie nalicza mi cały czas, jak położę i wiecie, i sprzątam. A wtedy się najwięcej spala kalorii i róż. Ja przeszłam sobie trochę tutaj do pokoiku, włączyłam medytację taką dosłownie 6-minutową, żeby się tak wewnętrznie wyciszyć, pooddychać sobie na spokojnie i powiem Wam, że tak się wewnętrznie delikatnie uspokoiłam, jestem jakaś taka, nie wiem, czuję się tak lekko po prostu. Dajcie znać, czy ktoś z Was medytuje. Moja mama już od dłuższego czasu i ona już jest na takim, wiecie co, wyższym stopniu tego medytowania. Ja to po prostu, jak mam jakiś taki gorszy dzień, to staram się włączyć sobie je na leżąco, tak odprężam się, bo można w różny sposób. Więc jestem ciekawa i czy już na przykład jak medytujecie, to czy sami, czy może właśnie tak jak ja włączacie sobie na YouTubie kogoś, kto Was jakby prowadzi w tym wszystkim. Dajcie znać koniecznie. A ja się z Wami żegnam. Mam teraz czas na zmontowanie, później odbieram chłopców, jedziemy na trening, no i zaczynamy weekend. Tak jak mówiłam, to jest ostatni vlog. Na ten czas nie wiem, czy będzie przerwa. Zobaczymy po prostu jeszcze, więc dzięki. Zostawcie dużo komentarzy, łapek w górę, subskrypcję. No i do zobaczenia. Pa!